Jeśli chcesz uprawiać hortensję bukietową ogrodową, ale nie wiesz, jak ją uprawiać, to ten film jest dla Ciebie. Pędów hortensji ogrodowej nie przecina się wcale. Przecinamy jedynie zaschnięte kwiaty tuż pod miejscem ich wyrastania, w sierpniu, tuż po kwitnieniu. Do nawożenia hortensji najlepiej stosować specjalistyczne nawozy mineralne o składzie odpowiednim dopasowanym do potrzeb tych krzewów. Nie używajmy zaś nawozów uniwersalnych, ponieważ zawierają one wapń, który powoduje u hortensji chlorozę, a tym samym żółknięcie liści. Hortensje ze sprawą swoich kulistych, wytwornych kwiatostanów stanowią wspaniałą ozdobę ogrodowych rabat. Ale krzewy te z powodzeniem można uprawiać w donicach, na balkonach, tarasach czy ogrodach typu patio. Warto podsypać ją kwaśnym torfem, by była żyzna i próchnicza. Idealnie dobrana ziemia do hortensji ma odczyn pH, czyli jest lekko kwaśna. Takie podłoże hortensja lubi najbardziej. Odczyn powyżej 7,0 pH może prowadzić do chorób krzewów. Najczęstsze choroby hortensji. Moczniak prawdziwy. Na liściach pojawia się biały, watowaty lub pajęczytowaty nalot. Szara pleśń. Pierwszą oznaką porażenia przez chorobę jest pojawienie się specyficznych wodnistych plam. Plamistość liści. Na liściach pojawiają się plamy różnej wielkości i kształtu. Owalne dziury widać na brzegach blaszki liściowej. Opuchlaki atakują różne rośliny ogrodowe, choć najczęściej te o miękkich i grubych liściach. W ziemi zaś żerują białe larwy opuchlaków, które niszczą korzenie roślin. Żółte i brązowe, suche, nieregularne plamy na liściach hortensji pojawiają się w wyniku ich poparzenia. Do poparzenia liści hortensji może dojść na skutek ekspozycji krzewów. Na silne słońce, przy niskiej wilgotności podłoża lub zbyt intensywnego nawożenia. Największą przyczyną żółknięcia liści jest poparzenie słoneczne. Liście najpierw żółkną, a następnie brązowieją. Inną przyczyną jest zbyt mało kwaśne podłoże, które jest niezbędne hortensjom do prawidłowego rozwoju i w wyniku tego pojawia się chloroza. Dziękuję Wam za uwagę, miłej pracy w ogrodzie i pozdrawiam!